na imię Paula i zapraszam Cię na 10-minutowy trening całego ciała z wykorzystaniem masy własnego ciała. Nie traćmy czasu na gadanie, zaczynajmy. Ustawiam swój timer na 10 minut, 2 minuty rozgrzewka, trucht w miejscu. Zaczynamy od truchtu. Wnosimy nogi wysoko. I z tej pozycji przechodzimy do pajacyków. Dokładnie za 5 sekund zaczniemy nasze pajacyki. Jeszcze 2 sekundy i teraz szybciutko przyspieszamy, ostatnie 15 sekund, wysoko, wysoko, wysoko nogi. Trzymaj sylwetkę wyprostowaną, 3, 2, 1. Przechodzimy do właściwych ćwiczeń. Nasze pierwsze ćwiczenie to czyli siadamy na macie i będziemy robiły, pokażę takie ćwiczenie w ten sposób. Uruchamiam timer. Każde ćwiczenie to 50 sekund na 10 sekund przerwy. Jeszcze 30 sekund. Nie poddawaj się. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo, ale jest warto. Jeszcze 15 sekund. Ćwiczenie będą przysiady.
30 sekund. Jeszcze 12. Pewnie słyszysz mój oddech. Twój też na pewno przyspieszył. O to właśnie chodzi w krótkich, interwałowych treningach. Sekunda. I 10 sekund przed. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Kolejne ćwiczenie niestety nie jest również proste. Będzie to przyciąganie łokci naprzemienne kolan do łokci. Zaczynam. Z pozycji plank. Przyciągamy. Staraj się napinać mięśnie. To zaskakujące, ale zawsze kiedy patrzę na timer, zostaje nam jeszcze 30 sekund. Jeszcze 15. Staraj się spinać mięśnie brzucha, mięśnie pleców. Tylko wtedy to ćwiczenie jest efektywne. Zgadnij, ile zostało? 30 sekund. Mały ruch, ale bardzo skuteczny i bardzo efektywny. 20 sekund. Jeszcze kilka powtórzeń. Nie jest łatwo. Ale obiecuję Ci, że efekty będą niesamowite. 3 sekundy. 2. Opuszczamy nasze biodra. 10 sekund przerwy. I kolejne ćwiczenie. To będziemy potrzebować znów krzesła. Szybciutko. Pozycja plank. I opuszczamy raz jedną. Teraz drugą nogę. Staraj się trzymać ciągu w jednej prostej linii. Kontroluj ruch nogi. Nie pozwól, aby opadała i dotykała ziemi. Zostało jeszcze 20 sekund. Wiem, że wytrzymasz to nasze ostatnie ćwiczenie. Siedem.